Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Wielu z tych, którzy oglądają Kilka słów o słowie, pytało mnie, co za obraz znajduje się za moimi plecami. Niestety jest to tylko kopia, ale za to kopia Caravaggia i przedstawia świętego Hieronima, który tłumaczy Pismo Święte. Być może dla niektórych ze względu na tą czaszkę jest to obraz przygnębiający, ale dla mnie to jest taki dowód na to, że to, co tutaj robimy, wpisuje się w wielką i piękną tradycję Kościoła, choć oczywiście nikt świętemu Hieronimowi nie dorówna. Skoro już jesteśmy przy Caravaggiu, to chciałbym, żebyśmy się przy nim zatrzymali. Rozważamy dzisiaj w Ewangelii powołanie świętego Mateusza. Obraz pod tym samym tytułem znajduje się w rzymskim kościele San Luigi dei Francesi. I jest to także obraz Caravaggia. Obraz ten może nas poprowadzić dzisiaj przez tą Ewangelię, bo czasami natchnienie artystów jest tak wielkie, że pozwala nam lepiej zrozumieć słowo objawione właśnie przez obraz. Widzimy na obrazie Caravaggia miejsce, o którym nie wiemy, czy jest wewnątrz, czy zewnątrz. To okno, które możemy tam podziwiać. Ona jest jednocześnie znakiem, że być może jesteśmy we wnętrzu. Wtedy znaczyłoby, że cała scena odgrywa się we wnętrzu człowieka. A może jesteśmy na zewnątrz. I wtedy by to znaczyło, że Jezus przychodzi na różne sposoby. W cichym głosie w sercu, ale także przez bardzo zewnętrzne, czytelne, czasami aż uderzające znaki. Tak właśnie jest z powołaniem. Kiedy widzimy twarze osób na tym obrazie, to dostrzegamy, że tak naprawdę tylko dwie postaci patrzą na siebie. Jezus i Mateusz. Cała reszta jest tak zaabsorbowana, zaaferowana liczeniem pieniędzy czy jakimiś grami, które znajdują się na stole, że nie zauważają nawet tego, że Jezus pojawia się wśród nich. Choć trzeba szczerze przyznać, że ten Jezus jest mało widoczny. Nie został namalowany w pierwszym planie. Nawet widz musi dokonać pewnego wysiłku, żeby go na obrazie odnaleźć. Tak samo jest w naszym życiu. Chociaż prawdą jest także to, że całe światło na obrazie Caravaggia i całe światło w naszym życiu pochodzi od Jezusa, płynie z Jego strony. Ciekawe są na tym obrazie ręce. Kiedy zwrócimy uwagę na rękę Jezusa, to okaże się, że ona jest ułożona dokładnie w tym samym geście, w którym Bóg Ojciec na fresku Archanioła Michała stwarza Adama. Tak, powołanie to jest jakby stworzenie na nowo. Albo może jeszcze lepiej, powołanie to jest jakby dokończenie tego wielkiego dzieła, którego dokonał Bóg. Stworzenie jakiegoś arcydzieła. I drugi gest to gest Mateusza. On z kolei swoją ręką powtarza gest świętego Piotra z fresku Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci. Ze zdziwieniem pokazuje na siebie i mówi: ja? Tak bywa w naszym życiu. Bóg wskazuje na mnie i na was, bo powołani jesteśmy wszyscy do tego, żeby szukać Jego woli, szukać Jego oblicza, do tego, żeby Go kochać nad wszystko. Bóg wskazuje na nas, a my czasami zdziwienie mówimy: mnie powołałeś do tak wielkich rzeczy? Mnie powołałeś, Panie Boże, do takiego wielkiego szczęścia? Tak. Ciebie i mnie powołał. To jest najpiękniejsze przesłanie Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy powołani. To nie slogan.
to rzeczywistość. Mam nadzieję, że odnajdziecie się, tak jak ja się odnalazłem, nie tylko w tym dziele Caravaggia, ale jeszcze bardziej w scenie ewangelicznej. Powołanie świętego Mateusza, grzesznika, którego Bóg pokochał za to, że po prostu jest. Dobrego dnia.